Dziś zajmiemy się ciekawymi, nietuzinkowymi samochodami dobrymi na twój pierwszy raz z motoryzacją, czyli po prostu zestawienie nieco mniej oczywistej ósemki samochodów do 15 tysięcy złotych. Zaczynamy! Mini Cooper R50. Jeśli na pierwszą furę chcecie wyróżniać się na ulicy, przemieszczając się stylowym samochodem, to wydaje się, że idealnym wyborem w tym wypadku będzie Mini Cooper pierwszej generacji R50. Chodzi tu zatem o model produkowany od 2000 do 2006 roku. Nadwozie w nostalgicznym kształcie nawiązuje do legendarnego Coopera produkowanego od 1959 roku. Samochód cechuje się niskim, twardym zawieszeniem, czemu zawdzięcza rewelacyjne właściwości jezdne, ale przy tym nie obiecuje zbyt dużego komfortu. Początkowo w gamie jednostek napędowych znajdowały się dwie konstrukcje: benzynowy 1.6 90 koni oraz 115. Słabszy silnik montowano w Mini One, mocniejszy w odmianie Cooper. Później pojawiła się wersja Cooper S z silnikiem 1.6 163 konie, wysokoprężny One D 1.4 75 koni, a później po 2005 90 koni oraz najmocniejszy Cooper S JCW 1.6 210 koni. Najsłabszy 90-konny silnik nie należy do tych polecanych. Najlepszą równowagą pomiędzy mocą a osiągami jest w przypadku tego zestawienia 1.6 115 koni. Niestety za duże pokłady stylu trzeba też sporo płacić. Mini nie słynie z trwałego zawieszenia, w benzyniakach awaryjnym okazuje się układ zapłonowy. Częstą dolegliwością jest też zatykające się sitko w zbiorniku paliwa. W kwestii skrzyni biegów lepiej szukać modeli po 2004 roku, gdy zawodną konstrukcję Mindland Gears zastąpiono przekładnią Getrak. Problemem za to nie powinna być rdza, jeżeli tylko samochód miał w miarę bezwypadkową historię lub naprawy były przeprowadzane profesjonalnie. Sensowny Mini Cooper znajdziecie w kwotach od 12 do 15 tysięcy złotych. Volkswagen Beetle. Jeżeli pojawiła się ikona brytyjskiej motoryzacji, to nie mogło zabraknąć drugiego retro samochodu nawiązującego do ultra popularnego w Niemczech Garbusa. Stylizacja po raz kolejny nawiązuje do dawnych lat, a auto charakteryzuje się ciekawymi smaczkami stylistycznymi, jak na przykład wazonikiem na desce rozdzielczej. To determinuje przede wszystkim grupę odbiorców tego samochodu. Cała technologia pochodziła tu z Golfa 4, zatem w tym zestawieniu jest nieco przestarzała. Nie oszukujmy się, nie jest to też najdroższy samochód. Na portalach aukcyjnych występuje przepaść pomiędzy pierwszą generacją a drugą. Pierwszą kupicie do 15 tysięcy złotych, a później pojawią się oferty z modelem produkowanym w latach 2011-2019, dostępnym od 20 tysięcy złotych. Wracając jednak do pierwszej generacji, która zdecydowanie budzi pozytywne odczucia. Większość ogłoszeń dostępnych w internecie dotyczy sprzedaży tego modelu z silnikiem dwulitrowym benzynowym o mocy 115 koni. Nie jest to zbyt awaryjna jednostka, aczkolwiek nie popisuje się nadmierną dynamiką i niskim spalaniem, które kształtuje się na poziomie 12 litrów na 100 km. Na rynku wtórnym popularny jest też oszczędny i powolny 1.9 TDI 90 koni. Diesel mało pasuje do lifestyle'owego charakteru New Beetle'a, ale mało pali i to długodystansowiec. Ciężko jednak kupić egzemplarz w dobrym stanie. Za 12 tysięcy złotych możecie się stać nawet posiadaczami New Beetle'a w wersji z odkrytym dachem, ale paliwożerną jednostką. Dobry egzemplarz można znaleźć, ale trzeba dobrze poszukać. Dla przeciętnego użytkownika warto też polecić 1.9 TDI 105 koni. Plusem jest brak większej awaryjności tego samochodu. Zawodzą drobiazgi. W przypadku silników trzeba dokonać wyboru. Mniej awaryjne, ale paliwożerne są benzyniaki, natomiast bardziej psują się oszczędne i powolne turbodiesle. Należy spodziewać się też kosztów związanych z regeneracją turbosprężarki. Peugeot 207 CC. Teraz coś dla miłośników wiatru we włosach. Kabriolet na bazie Peugeot 207, czyli małego miejskiego malucha produkowanego od 2006 do 2014 roku, zastępującego w gamie równie popularnego Peugeot 206. Tak naprawdę wariant CC dołączył do oferty w 2007 roku. Co ciekawe, model 207 był w 2007 roku najczęściej sprzedawanym samochodem w Europie. Zbieżność dat i cyfr, Illuminati. Oferta jednostek napędowych była bogata, a auto nadal pomimo kilku lat na karku wygląda z zewnątrz atrakcyjnie, zwłaszcza w rzadziej spotykanej wersji cabrio. Na rynku wtórnym najczęściej występują wersje z silnikiem 1.6 o mocy 109 koni mechanicznych. To jednostka dynamiczna, ale paliwożerna. Lepsze osiągi oferują jeszcze 1.6 VTi oraz 1.6 THP, ale należą do awaryjnych. Występują w mocach 120, 150, 156 i 170 koni mechanicznych. Słabsze silniki 1.4, 77 i 90 koni są jeszcze wolniejsze, a przy tym mniej paliwożerne. Warto polecić jednostki wysokoprężne. Po raz kolejny klekot diesla średnio pasuje do samochodu bez dachu, ale chodzi o niezawodność. Całkiem niezłą opcją jest 1.6 HDI z późniejszych lat produkcji, bez problemów z turbosprężarką. Występuje w odmianach 92, 109 i 112 koni. W mocniej wyeksploatowanych egzemplarzach warto sprawdzić, czy nie dochodzą do uszu stuki z układu kierowniczego. Jeśli tak będzie, trzeba go zregenerować. Pojawią się też wycieki we wszystkich wersjach silnikowych.
Kapryśna jest też klimatyzacja i elektronika. Niech złe egzemplarze znajdziecie już w kwotach 12 do 15 tysięcy złotych. Audi A3 2.8P. Teraz znów coś niemieckiego, a przy tym znacznie bardziej normalnego, ale z klasy premium. Druga generacja Audi A3 nadal wygląda świeżo, a w wariancie 3-drzwiowym nawet nie tuzinkowo. Auto produkowane było w latach 2003-2012. Lifting odbywał się w latach 2005 i 2008. Dziś chodzi o generację oznaczoną kodem 8P, zbudowaną na płycie podłogowej wspólnej z Volkswagenem Golfem 5. Od 2003 roku sprzedawana była jedynie wersja 3-drzwiowa, a później doszła odmiana 5-drzwiowa Sportback. W 2007 roku z fabryki wyszedł kabriolet. Na tle konkurencji A3 drugiej generacji wyróżniała się opcjonalnie napędem na 4 koła. W gamie jednostek napędowych pojawiło się dużo konstrukcji. Jeżeli poszukujecie samochodu i stosunkowo niezawodnego i dynamicznego, to niezłym wyborem może się okazać 1.9 TDI 105 koni, z wyjątkiem wadliwej serii BXE. Dobrymi silnikami będzie też 2.0 TDI 140 i 170 koni po 2008 roku. Niezawodny jest też 1.6 TDI, ale skarżyć będziecie się na dynamikę. Bardziej kłopotliwe są za to jednostki benzynowe. Audi A3 drugiej generacji cierpi na problemy z trwałością łańcuchów rozrządu, konsumpcją oleju i awariami dwumasowego koła w skrzyni S-Tronic. Lepiej zdecydować się na manual. Ceny drugiej generacji Audi A3 kształtują się od 15 do 30 tysięcy złotych, z tym, że w najniższej kwocie musicie naprawdę dobrze szukać. Lepiej decydować się na powolniejsze, mniej dynamiczne egzemplarze. Przede wszystkim jednak należy się spodziewać dużych przebiegów, ale jeśli za wszelką cenę chcecie jeździć Audi, no, można jeszcze też zdecydować się na poprzednią generację. Kia Pro Ceed. O ile Kia Ceed zdecydowanie daleko do oryginalności i nietuzinkowości, to wariant 3-drzwiowy Pro Ceed jest na pewno ciekawym kąskiem. Dziś mówimy o pierwszej generacji tego samochodu w wariancie 5-drzwiowym, kojarzącego się głównie z autami flotowymi oraz radiowozami. Samochód został zaprojektowany wspólnie z Hyundai Mi 30 i jest to jego oczywisty techniczny bliźniak. Ma porównywalne rozmiary i gamę silnikową. 3-drzwiowy Pro Ceed to nie samochód sportowy, ale wygląda jakby do tego segmentu aspirował. Pierwsza generacja tego koreańskiego kompaktu produkowana była w latach 2006-2012. Na rynku wtórnym spokojnie znajdziemy egzemplarze za 13 do 15 tysięcy złotych. Będą to najczęściej modele z lat 2008 i 2009 z jednostkami 1.6 CRD i 115 koni, 2.0 CRD i 140 koni oraz 1.6 126 koni. Wyborem silnika nie trzeba się specjalnie przejmować, gdyż raczej są to dobre konstrukcje. Ciekawym wyborem może być benzyna 1.4 o mocy ponad 100 koni mechanicznych. Przy wspomnianym benzynowym 1.6 problemem jest łańcuch rozrządu. Diesle 1.6 CRD i 2.0 również posiadają łańcuch zamiast paska, ale nie sprawia takich problemów jak wyżej wymieniony. Przy 2.0 jednak należy liczyć się z droższą naprawą koła dwumasowego, dlatego najlepszym wyborem silników może być benzynowy 1.6 126 koni oraz 1.6 CRD i 115 lub 128 koni. BMW 3 Compact E46. BMW serii 3 E46 w tak zwanym kompocie jest zdecydowanie mniej popularne od zwykłego E46 polecanego na każdych forach, głównie dlatego, że przez większość uznawany jest za mało śmieszny żart, brzydkie kaczątko motoryzacji i persona non grata. Wersja Compact dała początek późniejszego BMW serii 1. Auto zadebiutowało w 2001 roku i produkowane było do 2004. Nie cieszyło się dużą popularnością, ma inny pas przedni w stosunku do zwykłego E46 z charakterystycznie zasłoniętymi kloszami reflektorów. Jest krótszy od sedana o 21 cm, ale rozstaw osi ma taki sam. Plusem tego samochodu jest jednak jego niska popularność, która zdeterminowała grupę zainteresowanych nim klientów. Kobiety i osoby starsze z pewnością nie katują egzemplarzy tak jak osoby młode. Nie jest to samochód również zbyt drogi, gdyż najlepsze egzemplarze znajdziecie tu za około 13 tysięcy złotych. W gamie jednostek było 5 silników, w tym 3 benzynowe. Polecamy 320 Ti, czyli benzynową konstrukcję. Znalezienie tych egzemplarzy nie będzie łatwe, gdyż najczęściej kompakt występuje na rynku wtórnym w wersji 316 Ti, która uznawana jest jednak za mało dynamiczną. Nie uchodzi też za super bezawaryjny samochód, a dostęp do części jest ograniczony. Mercedes Sport Coupe. To kolejny samochód, który pomimo swojej nietypowej urody nie skradł serc kierowców w latach swojej świetności. A może to właśnie było głównym problemem. Fani Mercedesa upatrywali w tym modelu kolejną próbę profanacji marki. Auto produkowane było nieco dłużej niż kompot, czyli od 2000 do 2008 roku. Oznaczone było kodem fabrycznym CL203 i był to 3-drzwiowy model coupe na bazie Mercedesa klasy C. Później zmieniono jego nazwę na CLC. Dobrze zachowane egzemplarze wciąż potrafią przyciągać spojrzenia. Model ten najczęściej kupowany był w wersji 200. Kompresor, pod którego maską pracowała jednostka 1.8, benzynowa o mocy 163 koni mechanicznych, przyspieszająca jednak do setki w 9,1 sekundy. Trzeba powiedzieć o tym silniku jedno. W mieście dużo pali. Na trasie potrafi zejść do 6,5 litra na 100 km i na mniej bym nie liczył. Jest to jednak popularna jednostka. Drugi silnik pojawiający się często na portalach ogłoszeń
ogłoszeniowych to 180 kompresor, czyli 1.8 benzynowe 143 konie. Diesle, choć często bardzo udane, to niestety są dość ryzykowne. Z uwagi na duże przebiegi i zużycie, problemem z Sport Coupé były ogniska korozji oraz awaryjna elektronika. Trzeba dobrze szukać, jeśli zależy nam na stylu. Na portalach aukcyjnych do 15 tysięcy złotych spokojnie znajdziemy coś dla siebie. Volvo C30. Teraz coś innego, czyli kompaktowy model produkowany przez Volvo w latach 2006-2012, zbudowany na płycie wspólnej z Focusem MK2, Mazdą 3 i Volvo C70, uważany za następcę Volvo 480, również blisko spokrewniony z Volvo S40 drugiej generacji. Mimo lat auto nadal prezentuje się znakomicie, wyróżnia się spośród innych modeli z gamy Volvo, rodzajem nadwozia oraz nietypową przeszkloną klapą bagażnika. Nietypowym rozwiązaniem jest również to, że to samochód czteroosobowy. W 2010 roku samochód przeszedł uatrakcyjniający lifting, ale nie należy spodziewać się, że znajdziemy egzemplarze po lifcie w cenie do 15 tysięcy złotych. W gamie jednostek było sporo konstrukcji. Najmniejsza benzyna 1.6 osiągała 100 koni mechanicznych, natomiast najmocniejszy benzyniak to 2,5-230 koni. Pomimo mnogości silników najsensowniejszym wyborem jest 2-litrowa benzyna o mocy 145 koni. Silniki diesla nowej generacji posiadają niestety filtr cząstek stałych, szczególnie awaryjny. Trudniejszy wybór, bo ponownie więcej jest diesli. Okej, w dzisiejszym odcinku to tyle. Pamiętajcie, że była to ósemka ciekawych samochodów na pierwsze auto do 15 tysięcy, co nie oznacza, że nie będzie kolejnej części zestawienia. Pytania, a gdzie coś tam, nie dostaną niestety odpowiedzi. Polecam oglądać również inne nasze materiały. Jutro wracamy z regularnym, porannym na poboczu, a wieczorem o 20 nowy odcinek testu jazdy próbne. Do zobaczenia i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Hej!